Jankesz to pies służący w suwalskiej jednostce policji. I to on wyruszył ze swoim przewodnikiem do jednego z suwalskich mieszkań, w którym według ustaleń funkcjonariuszy mogły znajdować się narkotyki. Nos Jankesza nie zawiódł. Okazało się, że w mieszkaniu 26-letniego mężczyzny szczególnym zainteresowaniem psa cieszyło się pudełko z chusteczkami higienicznymi. Policjanci zajrzeli do niewinnie wyglądającego opakowania i bingo! Znaleziona w nim strunówka zawierała biały proszek, który po zbadaniu narkotestem okazał się być amfetaminą. Kłopotu młodego właściciela torebki z narkotykiem nie kończą się jednak na posiadaniu narkotyku. Jak informuje suwalska policja, 26-latek podejrzewany jest również o udzielanie znacznych ilości narkotyków. A to już na tyle poważna sprawa, że suwalski sąd, zapoznawszy się z materiałami śledczych, zastosował wobec zatrzymanego 2-miesięczny areszt. Pies Jankesz, który wykrył narkotyk, służy w policji od 5 lat.